Cześć! W dzisiejszym odcinku omówimy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zresztą innej nie da się wybrakować. Jak pamiętacie, poza dokumentacją mamy jeszcze do czynienia z materiałami archiwalnymi, które, jak sama nazwa mówi, podlegają po odpowiednim okresie przechowywania w archiwum zakładowym przekazania do właściwego miejscowo archiwum państwowego. Na początku mojej przygody z archiwistyką nie pasowało mi samo pojęcie brakowania jako czynności związanej z porządkowaniem zasobu archiwalnego danego podmiotu. Z czasem okazało się, że słowo jak słowo ma wiele znaczeń. Zgodnie z definicją, brakowanie to wydzielenie, ocena i przekazanie dokumentacji, której okres przechowywania upłynął, oraz dokumentacji, która utraciła znaczenie praktyczne oraz dowodowe dla jednostki organizacyjnej. Podstawowym aktem prawa, które reguluje zasady brakowania dokumentacji niearchiwalnej, jest oczywiście rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania dokumentacji i przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Akt ten posiada tekst jednolity datowany na 17 stycznia 2019. Po co nam tak naprawdę brakowanie? Wiecie, że nadal istnieją jednostki, które za nic mają kategorię archiwalną. W ich przypadku najważniejsza jest zasada może się przyda, albo procedura kiedyś się wyrzuci. Głównym powodem brakowania jest mała przestrzeń w większości archiwów zakładowych. Oczywiście w ocenie archiwisty nie jest to najważniejszy argument przemawiający za brakowaniem. Przede wszystkim musimy przestrzegać przyjętej instrukcji archiwalnej, a tym samym usuwać dokumentację, która ze względu na swoją kategorię archiwalną powinna zostać zniszczona. Kolejnym argumentem, zapomnianym trochę przez zakurzonych archiwistów, jest zasada ograniczenia przechowywania danych, o której mowa w artykule 5 ust. 1 litera e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli naszego ukochanego RODO. Z kolei według znawców tematu, na przykład Andrzeja Jabłońskiego, kierownika oddziału trzeciego kształtowania narastającego zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Szczecinie, brakowanie jest jedną z najważniejszych czynności, które należy przeprowadzać z pełną odpowiedzialnością i przy zachowaniu odpowiadających uregulowań prawnych dotyczących okresów przechowywania wielu rodzajów dokumentacji. Niezbędna jest tu świadomość, że wybrakowanej i zniszczonej dokumentacji nie da się odtworzyć. Niewłaściwie przeprowadzane brakowanie dokumentacji archiwalnej może w przyszłości skutkować zarówno dla jednostki organizacyjnej, jak i obywateli brakiem możliwości udowodnienia i potwierdzenia faktów i roszczeń. Z praktycznego punktu widzenia brakowanie dokumentacji wyłącznie z uwzględnieniem kategorii archiwalnej nie stanowi większego problemu, o ile oczywiście nie będziemy wykonywać brakowania okazjonalnie. Biorąc pod uwagę brzmienie paragrafu 9 ust. 1 punkt 7 przywołanego rozporządzenia, przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego i brakowaniu dokumentacji archiwalnej, brakowanie dokumentacji w oparciu o utratę jej znaczenia, w tym wartości dowodowej dla organu lub jednostki organizacyjnej, które ją wytworzyły lub zgromadziły, w przypadku ich braku dla organu lub jednostki organizacyjnej, które przyjęły ich zadania lub kompetencje, może stanowić istotny problem. W niektórych sytuacjach ciężko będzie bez wsparcia komórki organizacyjnej wskazać, czy rzeczywiście dokumentacja utraciła znaczenie dla jednostki. Warto również pamiętać o inspektorze ochrony danych, który analizując na bieżąco przepisy ochrony danych wskaże nam, czy nie zmieniły się przepisy dotyczące zasady ograniczenia przetwarzania danych, które znaleźć można w przepisach szczególnych. Na przykład nowelizacja ustawy z 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadziła pracodawcę w maju 2019 roku nowy obowiązek dokonywania przeglądów danych przetwarzanych w związku z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i nie rzadziej niż raz w roku. Ten sam przepis zobowiązuje pracodawcę do usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu związanego z udzieleniem świadczeń i pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tematu udziału kierowników komórek organizacyjnych w brakowaniu wrócimy jeszcze za kilka minut. No dobrze,
to kiedy zająć się brakowaniem dokumentacji? Najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie kalendarza pracy archiwisty, w którym w pierwszym kwartale nowego roku przejmowana jest dokumentacja niearchiwalna i materiały archiwalne z rejestratur, a następnie po selekcji otrzymanych materiałów archiwista inicjuje brakowanie. Jeśli archiwista korzysta z programu do obsługi archiwum, sprawa jest bardzo prosta. Kilka kliknięć i na podstawie wprowadzonych danych otrzymujemy gotowy spis dokumentacji archiwalnej podlegającej brakowaniu. W innym przypadku archiwista dokonuje analizy spisów zdawczo-odbiorczych i na ich podstawie typuje te jednostki archiwalne lub które zgodnie z ich kategorią archiwalną mogą zostać wybrakowane. Przygotowane spisy do wybrakowania muszą zostać ocenione przez kierowników komórek, których dokumentacja ma zostać wybrakowana. Jak już wspomniałam, poza kategorią archiwalną do wybrakowania potrzebujemy oceny, że wytypowana dokumentacja utraciła znaczenie praktyczne oraz dowodowe dla podmiotu. Zalecam, aby w podmiotach, które wyznaczyły inspektora ochrony danych, również on obligatoryjnie brał udział w pracach komisji powoływanej przez kierownika jednostki, która dokona oceny dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Oceniając taką dokumentację, należy zwrócić uwagę na ewentualne zmiany kwalifikacji archiwalnej. Obowiązuje bowiem zasada, która nakazuje podwyższenie kategorii archiwalnej dokumentacji w przypadku, kiedy nowy normatyw kancelaryjno-archiwalny nadaje jej wyższą kategorię. Jeżeli na przykład w obowiązującym kilka lat temu JRWA wytypowana do brakowania dokumentacja posiadała klasę B5, a w obecnym normatywie ta sama klasa posiada kategorię B10, to dokumentacji takiej nie możemy wybrakować w roku bieżącym, tylko za kolejne 5 lat. Żeby trochę utrudnić, w przypadku skrócenia okresu przechowywania dokumentacji zasada jest odwrotna. Jeżeli poprzednia dokumentacja przechowywana była 50 lat, na przykład dokumentacja osobowa, a według nowych przepisów dokumentacja osobowa przechowywana jest przez 10 lat, nie możemy skrócić okresu przechowywania dokumentacji kategorii B10. Nadal musimy przechowywać tę dokumentację aż do czasu upływu 50 lat od roku następnego, w którym dokumentacja została wytworzona. Oczywiście obliczanie okresu przechowywania to zupełnie inna bajka. Pozwólcie, że przypomnę zasadę obliczania okresu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej. Tych zasad jest kilka. Poza zasadą ogólną musimy pamiętać, że określone kategorie dokumentacji archiwalnej mogą być przechowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi, w których archiwista musi pamiętać. Generalnie okresy przechowywania dokumentacji niearchiwalnej liczone są od 1 stycznia roku następującego bezpośrednio po dacie ostatecznego załatwienia sprawy, ale nie zawsze. Na przykład dla akt personalnych będzie to data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, dla umów i kontraktów będzie to data wygaśnięcia, rozwiązania lub wykonania umowy, dla akt sądowych data uprawomocnienia się wyroku lub umorzenia sprawy, dla polis ubezpieczeniowych data wygaśnięcia polisy, dla indywidualnej dokumentacji medycznej data ostatniego wpisu lub dla zezwoleń budowlanych data zburzenia obiektu, którego dotyczy. Natomiast dla dokumentacji finansowo-księgowej, która służy do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT i fizycznych PIT, będzie to 1 stycznia roku następnego po roku, w którym upłynął termin złożenia rocznego zeznania podatkowego. Czyli dla zeznania od podatku za rok 2020, którego termin złożenia to rok 2021, a kategoria archiwalna B5, będzie to 1 stycznia 2027, czyli 6 lat licząc od roku, z którego zeznanie lub księgi pochodzą. Wracając do prac komisji dokonującej oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania. Jeżeli żaden członek komisji nie wnosi uwag do spisu, komisja sporządza protokół, który po podpisaniu zostaje przekazany kierownikowi jednostki do akceptacji. O wiele trudniejsza sytuacja dotyczy nieuporządkowanych zasobów archiwalnych oraz tych, które nie są prowadzone zgodnie z zasadami prawa archiwalnego.
W tym przypadku należy w pierwszej kolejności wykonać przegląd, segregację i ewidencję zgromadzonej w archiwum składnicy dokumentacji, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku naszego podcastu. Przedostatnim etapem brakowania jest uzyskanie zgody na wybrakowanie wytypowanej dokumentacji. A stosownie do brzmienia artykułu 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach czytamy. Dokumentacja niearchiwalna może ulec brakowaniu za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że zgoda ta nie jest wymagana albo właściwego organu określonego w artykule 19, w którym mowa o organach właściwych w sprawach archiwów wyodrębnionych MON, ABW, AW, CBA, Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta i PEN-u. Dokumentacja niearchiwalna może być brakowana po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w artykule 6 ust. 2 punkt 2 oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową. Warto może przypomnieć, że nowelizacja ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z 2015 roku zniosła szczególną formę zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej, tzw. zgodę generalną. Zgodę taką otrzymywały na określony czas głównie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. A zgody takie wydawane były najpierw przez dyrektorów archiwum państwowych od 2002 roku, wyłącznie przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowego. W chwili obecnej szczegółowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku. Zgodnie z paragrafem 9 ust. 1 brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki za uprzednią zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, który stwierdza, że wśród dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia nie występują materiały archiwalne. Zapis paragrafu 9 ust. 2 rozporządzenia enumeratywnie wskazuje zawartość wniosku przesyłanego do archiwum państwowego, który musi zawierać nazwę organu lub jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, nazwę organu lub jednostki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna jest brakowana, podstawę kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej, określony datami rocznymi okres, z którego pochodzi dokumentacja niearchiwalna, informacje o rodzaju dokumentacji niearchiwalnej, informacje o rozmiarze dokumentacji niearchiwalnej wyrażonej we właściwy dla danego rodzaju dokumentacji sposób, w szczególności w jednostkach archiwalnych, jednostkach inwentarzowych czy w metrach bieżących. Oświadczenie o upływie okresu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej oraz o utracie jej znaczenia, w tym wartości dowodowej, dla organu lub jednostki organizacyjnej, które ją wytworzyły, zgromadziły, a w przypadku ich braku dla organu lub jednostki organizacyjnej, które przyjęły ich zadania lub kompetencje. Przygotowany i zatwierdzony przez kierownika jednostki spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania stanowić musi załącznik do przedmiotowego wniosku. Co ciekawe, dyrektor właściwego archiwum państwowego może odmówić wyrażenia zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, gdy wniosek lub spis nie spełniają wymogów, o którym mowa w paragrafie 9, wskazując jednocześnie przyczynę odmowy oraz wydając odpowiednie zalecenia. Przyczynę odmowy może stanowić także zmiana kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Pamiętam, że kilka lat temu wytypowaliśmy do wybrakowania dokumentację niearchiwalną w postaci protokołów rad pedagogicznej pewnego gimnazjum żeńskiego z lat powojennych, aby na stałe włączyć je do Izby Pamięci organizowanej przez placówkę będącą sukcesorem gimnazjum. Archiwum Państwowe niemal natychmiast zainteresowało się dokumentacją i przekwalifikowało protokoły z kategorii B10 na kategorię A oraz nakazały przekazanie tak powstałych materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego. Wracając do wniosku i spisu. Obecne przepisy nie określają wzoru wniosku czy spisu, zawierają jedynie zakres informacji,
które oba te dokumenty muszą zawierać. Jest to w mojej ocenie bardzo dobre podejście. Ciężko bowiem wiernie odtworzyć grafikę wzoru, szczególnie w przypadku, kiedy korzystamy z aplikacji do obsługi archiwum. Po formalnym i merytorycznym zweryfikowaniu wniosku, dyrektor Archiwum Państwowego wydaje zgodę na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, która zawiera w szczególności informacje o wniosku, którego dotyczy zgoda, charakterystykę dokumentacji zawartej we wniosku, rodzaj dokumentacji, okres, z jakiego pochodzi dokumentacja, rozmiar wyrażony w sposób właściwy dla danego rodzaju dokumentacji, potwierdzenie, że dokumentacja nie stanowi materiałów archiwalnych i informacje o dokonaniu wyłączonej informacja o dokumentacji wyłączonej z brakowania. O. Po otrzymaniu zgody na brakowanie możemy przystąpić do ostatniego etapu zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. I nie jest to wbrew pozorom takie proste. Oczywiście wszystko zależy od ilości tej dokumentacji. Jeżeli do wybrakowania mamy kilka jednostek archiwalnych, to możemy zniszczyć je, wykorzystując niszczarki biurowe. Jeżeli mówimy o większej partii, a swego czasu brakowaliśmy ponad 900 kg dokumentacji, należy skorzystać z usług firm profesjonalnie zajmujących się niszczeniem. Na pewno w każdym większym mieście znajdziecie kilka takich firm. Oczywiście pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać dokumentacji bezpośrednio do śmietnika lub wywozić na wysypisko. Znane są bowiem przypadki znalezienia dokumentacji zawierającej dane osobowe na śmietniku ZUS-u lub nawet o zgrozo policji. Takie rozwiązanie stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, a tym samym naraża nas na negatywne konsekwencje od kary administracyjnej do odpowiedzialności karnej po karę pozbawienia wolności włącznie. Jeśli już szczęśliwie puściliśmy z dymem dokumentację przeznaczoną do brakowania, pozostaje nam tylko odnotować ten fakt w narzędziach ewidencyjnych archiwum zakładowego. Informacje te nanosimy w odpowiednią kolumnę spisów zdawczo-odbiorczych, w tych komórkach, które odpowiadają wybrakowanym jednostkom archiwalnym. Oczywiście dokumentację dotyczącą procesu brakowania to jest spisy, wnioski, zgodę dyrektora archiwum państwowego i potwierdzenie zniszczenia dokumentacji przechowujemy w pomieszczeniu archiwum zakładowego. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zaraz zabierzecie się za brakowanie waszych zespołów archiwalnych. Do usłyszenia!